Wrocław oferuje szereg możliwości i atrakcji dla seniorów. To tutaj działa ponad 80 klubów seniora i różne organizacje aktywizujące. O dobrych praktykach i współpracy w trakcie wizyty studyjnej mogli dowiedzieć się seniorzy ze Świebodzina. Rocznie mamy takich wizyt co najmniej kilka. To jest wymiana dobrych praktyk, mówiąc krótko, i to nie tylko jest tak, że Wrocław chociaż ma się czym pochwalić, ale też chcemy poszukiwać rozwiązań czy przypatrywać się problemom, które nas nie dotyczą, ale mogą pojawić się gdzieś w przestrzeni, a ktoś już znalazł na to rozwiązanie, czy ma jakąś dobrą praktykę. Tym razem do Wrocławskiego Centrum Seniora zagościło Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Pomost ze Świebodzina. Przyjechaliśmy z naszą grupą seniorów, z naszego klubu seniora, który prowadzimy w stowarzyszeniu. Wizyta studyjna ma na celu to, żeby poznać trochę inną przestrzeń w innym miejscu, innych ludzi, którzy prowadzą podobne działania, ale jednak w szerszym zakresie, co nas interesuje, to żeby poznać po prostu, nie? Różnego rodzaju chociażby projekty, z których tutaj Klub Seniora korzysta, który tworzy różnego rodzaju możliwości. Też żeby nasi seniorzy zobaczyli, jak też inni tutaj funkcjonują, jakie są możliwości, bo to też jest inspiracja, tak? Że też inni też to robią. I dla mnie taka informacja, że można jeszcze coś nowego wprowadzić. Lubimy się dzielić swoimi dobrymi praktykami, ale też lubimy dzielić się też może nie radami, bo nie od tego jesteśmy, ale tym, jak myśmy sobie poradzili z problemami, które się u nas pojawiały na przestrzeni właśnie tych 17 lat. I dowiadujemy się od naszych odwiedzających, naszych gości, z jakimi problemami oni się mierzą. One są czasami takie, które są poza naszą percepcją, bo one w zależności od regionu, od wielkości miejscowości mają swoje źródło właśnie w tej wielkości, w liczbie seniorów, w relacjach międzyludzkich. Echo 24, Oliwia Stasiak.